Po turecku www.poturecku.pl. Ćwiczenie. Jak dobrze znasz liczbę mnogą w języku tureckim? Jest to drugie wideo z nowej serii ćwiczeń. Playlista do wszystkich filmów wyświetlić się na górze po prawej stronie. Na początku zapoznaj się z zasadami. Aby móc się sprawdzić, w trakcie rozwiązywania zapisuj swoje odpowiedzi. Test składa się z dwóch prostych zadań. Jestem bardzo ciekawa, jak Ci pójdzie, więc koniecznie podziel się swoim wynikiem w komentarzu. Jeśli nie pójdzie Ci zbyt dobrze, nie martw się, po prostu nadrób materiał. Jak? Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Bez przedłużania, czas na zadanie pierwsze. Na ekranie zobaczysz kolejno 5 tureckich słów. Do każdego dopisz liczbę mnogą. Za każde poprawnie napisane słowo dostaniesz jeden punkt, czyli ogólna możliwa liczba punktów do zdobycia w zadaniu pierwszym to 5. Tanscie. Tanscılar. Kitap. Kitaplar. Mevsim. Mevsimler. Kraliçe. Kraliçeler. Yastık. Yastıklar. Ile punktów na 5 możliwych do zdobycia zdobyłeś w pierwszym zadaniu? Czas na zadanie drugie. Na ekranie zobaczysz 5 słów, tym razem w języku polskim. Przetłumacz je na język turecki. Za każde poprawnie napisane słowo dostaniesz tym razem 2 punkty. Czyli liczba możliwych punktów do zdobycia w tym zadaniu to 10. Lekarze. Doktorlar. Serca. Kalpler. Samochody. Arabalar. Domy. Evler. Zęby. Dişler. I jak? Było trudno? Daj mi znać, ile na możliwych 15 punktów zdobyłeś. Jak już wspominałam wcześniej, jeśli nie poszło Ci zbyt dobrze, nie martw się, tylko nadrób materiał. Na blogu www.poturecku.pl znajdziesz wpis Mała harmonia samogłoskowa oraz liczba mnoga. Tam wszystkiego się nauczysz. Dodatkowo na YouTubie możesz wysłuchać filmu Mała harmonia samogłoskowa oraz liczba mnoga w języku tureckim. Link pojawi się na górze po prawej stronie. Na koniec jeszcze całościowy spis poprawnych odpowiedzi. Jeżeli chcesz, zatrzymaj ekran. A jeśli już wszystko wiesz, to dziękuję Ci za Twoją obecność. Jak zwykle zapraszam Cię na blog i do obserwowania po turecku w mediach społecznościowych. Do następnego razu.